Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć coś bliżej na temat kosztów, jakie poniosłam na budowę tego ogrodu. Powiem Wam, że koszty mnie trochę zaskoczyły. Nie wiedziałam, że aż tyle wydałam na ogród. Ogród tworzę etapami. Tutaj ta rabata, którą teraz widzicie, to ma już teraz 5. sezon, będzie się zaczynał w tym roku. Działkę kupiliśmy w 2017 roku w czerwcu. Wiosną w 2019 roku już zaczęłam po prostu część nasadzeń i zaczęłam rozmnażać po prostu rośliny. Jeżeli coś kupiłam, to przeważnie to dzieliłam na dwie części, żeby tego mieć więcej. Rabata trawiasta to jest jej 4. sezon, ale w tym roku bardzo przejdzie taką metamorfozę, ponieważ ta rabata nie do końca mi się podoba, także tam będzie więcej traw, będzie więcej hortensji, będą rozchodniki i prawdopodobnie będzie werbena. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to będzie latem wyglądać. Ja tą rabatę już będę przerabiać, jeśli nie będzie mrozów, to będę ją przerabiać już luty, marzec, ponieważ ja lubię, jak trawy są przycięte wcześniej i nie są tak przycięte na równo, tylko właśnie one mają taki kształt do szpica, jak normalna trawa. Koszty, które poniosłam, to są w przeciągu 4 lat. I tak, zakupiłam korę i ja lubię o tej grubej frakcji i zapłaciłam za korę 1300 zł. Dodatkowe koszty to jest kostka granitowa i to jeździliśmy po prostu z mężem na skład, gdzie sami wybieraliśmy w miarę, żeby były te kostki w miarę równe. Także koszt tej kostki to było 300 zł i tutaj wysypane mamy kamyczkiem. Najpierw kliniec był na sam spód. Oczywiście najpierw folia. Folię mieliśmy jeszcze z budowy, więc za folię nic nie zapłaciliśmy. Wokół domu był wysypany kliniec i to był koszt 1500 zł. A na to jest cienka warstwa kamyczka dalmatyńczyka i za ten kamyczek daliśmy 1000 zł. Zakupiłam tutaj ziemię 800 zł. To były dwie przyczepy i później jeszcze dokupiliśmy takiej lepszej ziemi, po prostu, żeby mieć do sadzenia roślin. Kilka było worków również zakupionych, bo ja po prostu mieszam to, co mam na działce, z ziemią, wiadomo, kwaśną, do roślin kwaśnolubnych. Oprócz tego była zakupiona trawa, i za którą zapłaciłam 200 zł. Roboty ziemne, po prostu ja zamówiłam sobie pana, który przyjechał koparką i wyrównał mi tutaj ten teren, wymieszał mi po prostu tą ziemię, którą mi tutaj przywiózł ten pan, te dwie przyczepy. Później zamówiłam pana, który przyjechał glebogryzarką. Jakoś długo tego nie robili panowie, więc koszt był 350 zł. Oprócz tego w swoim ogrodzie stosuję agrowłókninę i do okrywania roślin agrotkaninę i na to wydałam 300 zł. Pergole do powojników. Pergole były zakupione na Allegro i za jedną sztukę dałam wtedy 55 zł. Także za 3 sztuki to jest 165 zł. Oprócz tego mąż robił mi pergolę tą dużą na róże i na powojniki, tą taką główną, i 3 pergole właśnie mąż robił. Co prawda nie wyszły tak idealnie, ale ja po prostu machnęłam ręką i uznałam, że po prostu rośliny to zarosną i grunt, żeby miały się po czym po prostu wspinać te rośliny, i powiedzmy, że jestem zadowolona z tego rozwiązania. I akurat za te pergole, które mąż robił, to zapłaciłam
za materiał 120 zł za tą różaną, a na powojniki 75 zł od sztuki. Tyle po prostu wykosztował materiał. Linię kroplującą 130 zł kupiłam w zeszłym roku. Tego tu mam 100 metrów i ja to mam podłączone do Mausera z tego względu, żeby właśnie nie trzeba było gonić z konewkami. Robiliśmy również tutaj ściankę. Za tą ścianką są Mausery. I właśnie zależało nam na tym, żeby to jakoś osłonić, żeby tego nie było po prostu widać. 4 lata temu, bo myśmy to już 4 lata temu kupowali, 50 zł to było za sztukę. I do tego były kantówki takie po prostu dokupione i mąż robił właśnie takie te kotwy, żeby to było w ziemi, żeby to drewno po prostu dłużej wytrzymało. Więc to był koszt 250 zł. Do tego 2 Mausery kupiłam, 320 zł. Akurat te Mausery udało mi się na Oliksie dostać, więc nie jest to wygórowana kwota, bo wiem, że teraz są dużo droższe. Rośliny, które zakupiłam do tego ogrodu, to sobie zrobiłam takie dwie grupy. Jedna grupa roślin to jest koszt 3446 zł. To są wszystkie rośliny, które zakupiłam do tego ogrodu. Jak robiłam 40 3 lata temu, to po prostu wszyscy wiedzieli, że ja tutaj potrzebuję kasę, żeby zrobić ten ogród, więc mogłam sobie po prostu zrobić tak samo na Dzień Matki, na urodziny, pod choinkę po prostu, jak dostawałam pieniądze od męża, czy teraz w zeszłym roku dostałam róże na urodziny, to po prostu wszystko to się wliczyło w tą kwotę. 3446 zł. Dodatkowo to są rośliny właśnie ozdobne, a dodatkowo mam zakupione borówki, truskawki. Tam miałam kilka drzewek owocowych i tunel foliowy, który zakupiłam do pomidorków. I za to zapłaciłam 550 zł. A druga kwota to są, po prostu ja mam w ogrodzie, ale albo rozmnożyłam, bo jak wiecie, ja bardzo dużo roślin różnych rozmnażam i pokazuję Wam właśnie, jak ja to robię. Oprócz tego gdzieś na Facebooku czasami się ktoś ogłasza, że odda rośliny albo zamieni na Oliksie również i wiosną, i jesienią. Często po prostu ktoś się pozbywa. I właśnie w taki sposób można pozyskać rośliny. Znajomych dostałam roślin. Ja sobie policzyłam, że gdybym miała wszystkie te rośliny kupić, to wyszło mi 2000. Mam tyle roślin w ogrodzie, że gdybym miała to faktycznie kupić, no to jednak raczej bym, szybko bym tutaj nie miała właśnie tylu tych roślin. I pewnie jeszcze kilka lat by było, zanim ten ogród by wyglądał tak, jak wygląda. A powiem Wam szczerze, że z roku na rok bardziej mnie ten ogród cieszy. Każdą wolną minutę po prostu uwielbiam tam spędzać czas. Więc ja polecam, żeby jak najwięcej roślin. Wiadomo, że jak sadzimy dużo roślin takich, gdzie przyciągamy owady, przyciągamy pszczoły, motyle, to po prostu nie tylko ten ogród jest dla nas, ale również ten ogród jest dla pożytecznych owadów i ja Wam powiem, że mi to sprawia bardzo dużą przyjemność. Chciałabym inne osoby inspirować, żeby właśnie sadzić jak najwięcej roślin. W sumie wyszło 11 tysięcy. Wiadomo, że jeżeli ktoś na przykład nie kupuje ziemi, bo nie musi podnieść trochę terenu, czy nie kupuje, czy na przykład robi zupełnie inne obrzeża, czy na przykład nie stosuje ściółki, ktoś właśnie odliczy takie koszty, to wiadomo, że to wyjdzie dużo taniej. Nie wliczałam tutaj jedynie kosztu tarasu, ponieważ
Pamiętam jak dziś, że siedzieliśmy, bo robili nam tutaj wylewki w domu. No i wiadomo, że nie można było tutaj wchodzić. I ja mówię mężowi, kurczę, prawie cały tydzień będziemy siedzieć i nie będziemy nic robić, więc zróbmy teraz. Mąż mówi, w sumie mamy właściwie większość rzeczy było, bo deski mieliśmy zakupione na, wiadomo, do budowy są potrzebne deski, są potrzebne jęty, krokwie, jakieś szpilki, oczywiście żwir, więc wszystko to mieliśmy, bo było zakupione do budowy i to po prostu zostało. I gdzieś to po prostu z miejsca na miejsce się to przenosiło. I ja stwierdziłam, że mamy cały tydzień wolny, bo nic nie robiliśmy, więc stwierdziliśmy z mężem, że jednak postaramy się i spróbujemy sobie zrobić ten taras ze zwykłych desek. No i właściwie te deski miały być tylko na jakiś tam czas i później te deski po prostu pójdą na strych. No ale jak to często bywa, że jak już zrobimy większość rzeczy, to oczywiście już później na takie dodatkowe rzeczy już nie ma kasy. Póki co te deski mają piąty sezon i póki co myślę, że jeszcze kilka sezonów będą musiały być. Po prostu będą czekać na lepsze czasy. Nie wiem, czy przyjdą lepsze czasy, więc tarasu Wam po prostu ani nawet nie pokazywałam, bo w sumie nie mam. Mam stare meble. Większość rzeczy skupiałam się zawsze na ogrodzie, żeby Wam pokazać rośliny. Także za dziś dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż przybliżyłam Wam koszty, ile może kosztować ogród. I do następnego razu.